Łukasz Fabiański daje nadzieję Liverpoolowi. Obronił 11 i zatrzymał Manchester City. Czy Robert Lewandowski prowokował? Ubrał koszulkę podobną do FC Barcelony. A Wisła Kraków spada do pierwszej ligi. Siemano, witam Was, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Między innymi o AC Milanie, który wykonał przedostatni krok do wygrania ligi. Lorenzo Insigne rozegrał swój ostatni mecz dla Napoli. AS Roma grała w przewadze, ale tylko zremisowała. Słaby Villarreal, remis Barcelony, Realu, Atletico oraz Sewilli, czyli przedostatnia kolejka La Ligi. Dwa gole Leo Messiego i tysiące papierów toaletowych na boisku. O tym, ale nie tylko, w tym materiale. Tak jak obiecałem, te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie, wczoraj zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. Wczoraj zarobiliście genialne wyniki, prawie 7000 łapek w górę i ponad 100 000 wyświetleń. Jesteście niesamowici. Mam nadzieję, że z tego filmu także dowiecie się wielu ciekawych rzeczy, dlatego nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem LANDRY600 macie freebet o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl. Wczoraj West Ham United zagrał dla Liverpoolu. Mierzyli się z Manchesterem City i mogli zrobić wielką niespodziankę i pokonać ekipę Pepa Guardioli. Po pierwszej połowie ta sztuka im się udawała. Prowadzili 2-0. Piłkarze obywateli byli w totalnym szoku, a kibice Liverpoolu w siódmym niebie. Sądzili bowiem, że oglądają porażkę ich największego rywala. Losy tego pojedynku odwróciły się jednak po zmianie stron. Manchester City doprowadził do wyrównania, a Coufal trochę im w tym pomógł, ponieważ zdobył bramkę samobójczą. W 86 minucie Riyad Mahrez stanął przed szansą zdobycia trzeciej bramki. Wykonywał rzut karny, ale Łukasz Fabiański go obronił. Tym samym uratował remis i przedłużył nadzieję Liverpoolu na dogonienie Manchesteru City. Jeżeli faktycznie tak się stanie i Liverpool wygra ligę, to powinni zrobić jakiś wielki prezent dla Fabiańskiego, bo gdyby nie on, to ta sztuka na pewno by im się nie udała. W niedzielę piłkarze Bayernu Monachium świętowali zdobycie 10. z rzędu Mistrzostwa Niemiec. Zainteresowanie wzbudziła koszulka Bayernu, którą ubrał Robert Lewandowski. Pochodzi ona z sezonu 2014-2015 i jak sami widzicie, to kojarzy się ona z FC Barceloną. To podchwycili dziennikarze. Uważają, że to znak do kibiców FC Barcelony, że Lewandowski tej koszulki przypadkowo nie ubrał. No i faktycznie jest to dosyć dziwne, bowiem reszta piłkarzy miała na sobie koszulki z obecnego sezonu, a tylko lewy wyglądał inaczej. Czy chciał coś tym przekazać, możemy tylko spekulować, chyba że samemu to wyjaśni. Fani świętujący wspólnie z piłkarzami prosili lewego o pozostanie w klubie. Pojawiły się okrzyki, lewy zostań. No i to bardzo ładne zachowanie z ich strony, bowiem w wielu innych przypadkach piłkarz byłby mieszany z błotem. Aczkolwiek jego odejście z Bayernu wcale nie musi być takie łatwe. Hasan Salihamidžić, Herbert Heiner, a wczoraj Oliver Kahn zapewniali, że Robert Lewandowski wypełni swoją umowę i będzie grał w Monachium w kolejnym sezonie. Zaskakująca była także wypowiedź Joshua Kimmicha. Dziennikarz w telewizji Sky zapytał go o chęć opuszczenia klubu przez lewego. Niemiec był zdziwiony. Udał, że nic o tym nie wie i powiedział, że chyba częściej musi korzystać z telefonu. Nie wiem, co o tym sądzić, ale nie wydaje mi się, aby o tak ważnych wydarzeniach jego koledzy nie wiedzieli. Przypuszczam, że to była po prostu dobra gra aktorska. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Napiszcie w komentarzu. Wisła Kraków spada z Ekstraklasy i w kolejnym sezonie będziemy oglądać ich w pierwszej lidze. Jest to efekt fatalnego sezonu i wczorajszej porażki 4-2 z Radomiakiem Radą. Wisła prowadziła w tym meczu 2-0, ale świetną zmianę dał Karol Angielski. W 18 minut zaliczył hat-tricka i odesłał klub Jerzego Brzęczka do pierwszej ligi. A co do samego trenera, to wygrał on zaledwie jedno z 13 spotkań, a rywalizował m.in. z Górnikiem Łęczna czy Olimpią Grudziądz. Sebastian Staszewski z Interi tak podsumował cały sezon w ich wykonaniu. Trzymałem kciuki za utrzymanie Wisły Kraków, bo z nią liga zawsze ma lepszy smak, ale to co stało się w tym sezonie to wstyd. Odpowiedzialność ponosi za to Kuba Błaszczykowski. On wybrał prezesa, on wybrał trenerów i nie pomógł ani na boisku, ani w gabinecie. Smutny the end. AC Milan wykonał przedostatni krok do wygrania ligi. W bardzo ważnym meczu poradzili sobie z Atalantą, wygrywając 2-0. Jedną bramkę zdobył Rafael Leao, a drugą Theo Hernandez. Trafienie Francuza było wręcz niesamowite. Przebieg 3/4 boiska, czyli około 70 metrów, zmylił całą obronę i pokonał bramkarza uderzeniem po ziemi. No takich goli nawet w FIFA się nie strzela, a co dopiero w meczu i to tak ważnym. Od mistrzostwa dzieli ich tylko jedno spotkanie z Sassuolo.
Swój ostatni mecz w koszulce Napoli rozegrał Lorenzo Insigne. We wczorajszym meczu z Genoą zdobył bramkę z rzutu karnego, a jego drużyna wygrała 3-0. Włoch od kolejnego sezonu będzie grał w kanadyjskim Toronto. Trochę dziwi mnie jego decyzja, bowiem ma dopiero 31 lat i jestem przekonany, że nie jeden europejski klub skorzystałby jeszcze z jego usług. Przypuszczam, że w tym przypadku mogły zdecydować pieniądze. Villarreal miał wspaniałą przygodę w tegorocznej edycji Champions League, ale w kolejnym sezonie nie zobaczymy ich nawet w Lidze Europy, a być może nawet i w Lidze Konferencji. Porażka z Realem Sociedad sprawiła, że dalej muszą martwić się o ostateczną pozycję, bowiem Athletic Bilbao czai się zaraz za ich plecami. Z kolei Atletico Madryt podzieliło się punktami z Sevillą i piłkarze Diego Simeone zapewnili sobie grę w Champions League w kolejnym sezonie. W Realu Madryt po zapewnieniu sobie mistrzostwa Carlo Ancelotti daje odpocząć Thibaut Courtois. W bramce gra Andriy Łunin i wczoraj uratował kolegów od porażki z Cadiz. Choć Real bardzo szybko wyszedł na prowadzenie po kilku minutach, to rywale wyrównali, a po godzinie gry otrzymali rzut karny. Ukraiński bramkarz jednak sobie z nim poradził i sparował piłkę. Dla gospodarzy to ważny punkt, bowiem mimo tego, że znajdują się w strefie spadkowej, to po ostatniej kolejce mogą cieszyć się z utrzymania. Remis tyle, że bezbramkowy zaliczyła FC Barcelona z Getafe. Mecz nie był ciekawy, ale podział punktów sprawił, że FC Barcelona zapewniła sobie wicemistrzostwo, a Getafe utrzymanie. João Félix za Kyliana Mbappé w Paris Saint-Germain to bardzo możliwa opcja wydarzeń. Jego agent Jorge Mendes stara się o transfer młodej portugalskiej gwiazdy do Paryża. Okazało się, że miał dostać zapewnienie, że Kylian Mbappé na pewno odejdzie do Realu Madryt i Paris Saint-Germain będzie szukało następcy. Możliwe są także przenosiny Darwina Nuneza z Benfiki, bowiem on w portugalskiej lidze robi wyśmienite liczby. Aczkolwiek Nunezem zainteresowany jest także Manchester United. W Stanach Zjednoczonych szaleje Adam Buxa. Reprezentowane przez niego New England Revolution mierzyło się z Atlantą United. Mecz zakończył się remisem po 2, a dwie bramki zdobył właśnie Polak. To był jego kolejny świetny występ. Tak jak wczoraj obiecałem, dzisiaj na sam koniec mam dla Was uzupełnienie informacji z soboty. Paris Saint-Germain w końcu wygrało, a Leo Messi zdobył nawet dwie bramki. Ich rywalizacja z Montpellier zakończyła się wynikiem 4-0. Lionel już po 20 minutach dwa razy pokonał bramkarza rywali, a po jednym trafieniu dołożył Kylian Mbappé oraz Angel Di Maria. To naprawdę miła odskocznia dla fanów paryżan po ostatnich 3 remisach z rzędu. Do końca sezonu pozostała tylko jedna kolejka. W tym meczu udziału nie wziął Idrissa Gueye. Mauricio Pochettino po meczu powiedział, że był z drużyną, jednak nie zagrał z powodów osobistych. Dziennikarze twierdzą, że powodem były tęczowe numery na koszulkach paryżan. To właśnie z tego powodu Senegalczyk miał odmówić gry. Nie opuszczamy jeszcze Francji, bowiem należy spojrzeć na wydarzenia w innym meczu Ligue 1. Kibice Bordeaux postanowili zaprotestować przeciwko fatalnej grze swoich piłkarzy i na murawę wrzucili setki, jak nie tysiące papierów toaletowych. Gra została przerwana, a służby porządkowe usuwały papier z murawy. Dopiero po około 5 minutach arbiter pozwolił wznowić rywalizację. Kibicom jednak nie możemy się dziwić. Ich ukochany klub zajmuje ostatnią pozycję w tabeli i jedyne, na co mają jeszcze szansę, to gra w barażach o utrzymanie. Oni jednak muszą wygrać swój ostatni mecz i liczyć na porażkę Saint-Étienne oraz Metz. AS Roma na własne życzenie oddaliła się od gry w Lidze Europy. Zagrali z Wenecją i zaledwie zremisowali po 1. Gola stracili w pierwszej minucie, a od 32 grali w przewadze jednego piłkarza. Pomimo tego nie potrafili wygrać tego spotkania. José Mourinho po zmianie stron postawił także na Nicolę Zalewskiego, ale młody Polak nie odmienił losów tej rywalizacji. AS Roma ma o jeden mecz rozegrany więcej niż Lazio i tracą do lokalnych rywali 2 punkty. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W Premier League Newcastle United zagra z Arsenalem, a we włoskiej Serie A Sampdoria powalczy z Fiorentiną, a Juventus zmierzy się z Lazio. Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że oglądaliście do samego końca. Przypominam, że lecimy po 250 tysięcy subów, dlatego jeżeli chcesz pomóc, to klikaj tam na dole czerwony przycisk subskrybuj. Obejrzyj także inne filmy, na przykład te, które w tym momencie pojawiły Ci się na ekranie. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!